Policjant wyrzucony z pracy. W tle śmierć Ukraińca Wrocław. Śmierć 25-letniego Ukraińca w izbie wytrzeźwień. Policjant zwolniony ze służby. Z pracą w policji pożegnał się funkcjonariusz, który interweniował we wrocławskiej izbie wytrzeźwień wobec Dmytra Nikiforenki z Ukrainy. 25-latek miał być bity, traktowany gazem, a także duszony przez kilku mundurowych. Młody mężczyzna zmarł po interwencji. Zdaniem wojewódzkiego komendanta wyrzucony policjant sprzeniewierzył się rocie ślubowania. 30 lipca 2021 rok. Po godzina 22:30 wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie z prośbą o pomoc od pracowników pogotowia ratunkowego, którzy udzielali pomocy medycznej mężczyźnie znajdującemu się przy jednym z przystanków MPK. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna jest pijany i agresywny. Z uwagi na stan, w którym się znajdował i brak przeciwwskazań medycznych, podjęto decyzję o jego umieszczeniu we wrocławskim ośrodku pomocy osobom nietrzeźwym. Został on przewieziony przez funkcjonariuszy i przekazany pracownikom WROPON. Na izbie wytrzeźwień zjawiła się też policja. Po jej interwencji 25-letni obywatel Ukrainy Dmytro Nikiforenko zmarł. Gazeta Wyborcza ustaliła, że mężczyzna był spryskiwany gazem, bity pałką i duszony przez kilku policjantów, czego dowodem jest nagranie z monitoringu. Policjant zwolniony. Wątpliwości co do wymogów. W piątek jeden z policjantów biorących udział w tej interwencji został zwolniony ze służby. Taką decyzję podjął wrocławski komendant wojewódzki policji nadinspektor Dariusz Wesołowski. Zwolnienie nastąpiło w trybie określonym w artykuł 41 ustęp 2 punktów 5 ustawy o policji, to jest, gdy wymaga tego ważny interes służby, wyjaśniono. Nadinspektor Wesołowski uznał, że zachodzą wątpliwości dotyczące spełniania przez funkcjonariusza ustawowych wymogów. Stwierdził też, iż zwolniony policjant sprzeniewierzył się rocie ślubowania. Jak stwierdziła wrocławska policja, wobec dwóch innych funkcjonariuszy, którzy interweniowali w izbie wytrzeźwień, trwają postępowania dyscyplinarne. Ponadto jeszcze jeden policjant mierzy się z procedurą administracyjną, której skutkiem będzie wydalenie z policji. Mundurowi, wobec których prowadzone są wewnętrzne postępowania, są zawieszeni w służbowych czynnościach. Niezależnie od powyższego prokuratura okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie, dodała wrocławska komenda wojewódzka.